Tomasz Komenda zmarł w wieku 46 lat. Był niesłusznie skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. W więzieniu spędził 18 lat. Za błędy wymiaru sprawiedliwości sąd przyznał mu odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie niemal 13 milionów złotych. Zmarł na raka płuc, na wolności spędził niespełna 6 lat. Aleksiej Nawalny zmarł w zakładzie karnym numer 3 w rosyjskim Dżamalsko-Nienieckim Okręgu Administracyjnym. Nawalny był rosyjskim opozycjonistą. Jak twierdzą władze, nagle stracił przytomność i pomimo szybko podjętych działań nie udało się go uratować. Miał 48 lat. Aleksander Fabisiak zmarł w Krakowie w wieku 79 lat, polski aktor filmowy i teatralny, znany m.in. z roli prokuratora w filmie Psy. Zagrał także w Młode wilki 1-2, Karol, człowiek, który został papieżem, czy Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Don Murray, właściwie Donald Patrick Murray, zmarł w Golecie w wieku 95 lat. Amerykański aktor, reżyser, producent i scenarzysta. Nominowany do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego w filmie Przystanek autobusowy. Pojawił się również w takich produkcjach jak Podbój planety małp czy Twin Peaks. Carl Weathers zmarł w Los Angeles w wieku 76 lat. Amerykański aktor, reżyser i producent filmowy oraz telewizyjny, zawodnik futbolu amerykańskiego. Znany z roli wielkiego mistrza boksu Apollo Creed'a w filmach Rocky, u boku Sylwestra Stallone. Zmarł we śnie, a bezpośrednią przyczyną śmierci była miażdżyca. Andreas Brehme zmarł w Monachium w wieku 64 lat. Niemiecki piłkarz występujący na pozycji obrońcy lub pomocnika. Strzelec jedynej bramki w finale Mistrzostw Świata w 1990 roku w meczu z Argentyną. Trener piłkarski. Przyczyną zgonu było zatrzymanie akcji serca. Kazimierz tylko zmarł w wieku 76 lat. Polski piłkarz ręczny i trener piłki ręcznej, reprezentant Polski. Wybitny sportowiec i wieloletni zawodnik Stali Mielec. Zbigniew Fedyczak. Polski strzelec sportowy, nauczyciel akademicki. Olimpijczyk z Monachium z 1972 roku. Specjalizował się w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego. Reprezentował barwy gwardii Zielona Góra. Miał 72 lata. Maciej Grzybowski. Polski aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, dyrektor teatru, pedagog. Znany z Akademia Pana Kleksa, Supernowa, Kamienie na szaniec i wielu popularnych seriali takich jak Klan, Plebania, M jak Miłość, Samo życie, Komisarz Alex czy Prawo Agaty. Przyczyna śmierci nie jest znana. Cagney Lynn Carter. Zmarła w wieku 37 lat, amerykańska aktorka filmów dla dorosłych, modelka i stripteaserka. Cagney Lynn to jej prawdziwe imię, a nazwisko Carter wybrała. Popełniła samobójstwo. Diego Puma Chavez Collins. Zmarł w Ciudad Juárez. Meksykański piłkarz występujący na pozycji napastnika lub skrzydłowego. Zmarł po uderzeniu samochodem w słup drogowy. Miał 29 lat. Ludwik Denderys. Zmarł we Wrocławiu w wieku 80 lat. Polski pięściarz, medalista Mistrzostw Europy i olimpijczyk. Walczył w wadze ciężkiej. Po zakończeniu kariery zawodniczej pracował w macierzystym klubie Gwardii Wrocław jako trener bokserskich grup zawodowych. Wiesław Orłowski. Zmarł w wieku 61 lat. Polski aktor filmowy i teatralny, znany m.in. ze swojej roli w produkcji Młode wilki czy Teraz ja. Związany z niemal wszystkimi szczecińskimi scenami oraz teatrem telewizji. Ian Lavender. Właściwie Arthur Ian Lavender zmarł w wieku 78 lat. Brytyjski aktor, najszerzej znany z występów w serialu Armia Tatuśka, w którym był najmłodszym członkiem głównej obsady. Anna Napierska-Matuszewska. Zmarła w wieku 55 lat. Przez lata pracowała dla regionalnego TVP i spełniała się jako blogerka. Współtworzyła program zbliżenia, nie bała się trudnych tematów. Krystyna Ungeheuer-Mitelska. Zmarła w Krakowie w wieku 92 lat. Polska tancerka, choreograf i pedagog. Występowała głównie na scenach krakowskich. Uczyła się tańca i choreografii w najlepszych tamtejszych szkołach. Była doskonałą solistką baletową, ale występowała również w zespole. Marcin Barański, aktor znany z drugiej części Akademii Pana Kleksa, gdzie wcielił się w rolę Pietrka, czyli prawej ręki Pana Kleksa. Był dziecięcym aktorem. Informacja o śmierci pojawiła się 23 lutego 2024 roku.
Nie jest znana dokładna data ani przyczyna zgonu. Kapitan Ryszard Wojnowski, wybitny żeglarz, zmarł w wieku 66 lat. Był pierwszym żeglarzem, który opłynął biegun północny. Miał również na koncie rejs dookoła świata. Laureat licznych nagród żeglarskich oraz kolosów. Zmarł w wyniku choroby podczas rejsu po Karaibach na francuskiej wyspie Martynika. Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz. Zmarła w wieku 69 lat. Polska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Zajmowała się również dubbingiem. Ostatnia żona Adama Hanuszkiewicza. Pojawiała się w Na dobre i na złe, Barwach szczęścia czy W klanie. Odeszła po roku walki z rakiem. Bartłomiej Trojak zmarł, muzyk Orkiestry Symfonicznej Tomaszowa Mazowieckiego. Grał na instrumentach perkusyjnych. Ojciec Nello Cipriani. Zmarł w Rzymie w wieku 86 lat. Był jednym z największych znawców świętego Augustyna i przez lata wykładowcą w papieskim Instytucie Patrystycznym Augustinianum. Piotr Barczyk. Zmarł w wieku 61 lat. Do nagłego zatrzymania akcji serca Barczyka doszło w czasie sesji Rady Miasta Zabrze, której był skarbnikiem. Mężczyzna zmarł pomimo reanimacji. Feridun Jerzy Erol. Zmarł w Łodzi w wieku 85 lat. Polski reżyser i scenarzysta filmowy tureckiego pochodzenia. Reżyser Dobre Złego Początki, Lokatorzy czy Sąsiedzi. Edith Ceccarelli. Zmarła amerykańska superstulatka, najstarsza żyjąca osoba w USA. Była drugą najstarszą zweryfikowaną, żyjącą osobą na świecie według Gerontology Research Group. Na jej cześć w dniu jej urodzin organizowana jest w Willits parada samochodów. Maria Czerwonkówna-Ressler. Zmarła słynna tancerka zespołu Mazowsze. Ostatnie lata życia spędziła w domu artystów weteranów polskich w Skolimowie. W trakcie kariery wraz z grupą taneczną Mazowsza zjechała cały świat. Występowała m.in. przed Józefem Stalinem czy rodziną królewską. Ewan McIntosh. Zmarł walijski aktor znany z roli Keitha Bishopa w The Office. Zmarł w domu opieki w Darlington. Przed śmiercią przez 2 lata utrzymywał się zły stan zdrowia. Maksym Kuzminow. Zmarł, a właściwie został zamordowany rosyjski pilot, który w zeszłym roku przeszedł na stronę Ukrainy. Jego ciało znaleziono w La Villa Hoyosa w prowincji Alicante w Hiszpanii, w podziemnym garażu. Miał obrażenia powstałe na skutek postrzału. Marco Tropper. Zmarł nastolatek, syn byłej dyrektor generalnej YouTube'a, znanej biznesmenki z polskim obywatelstwem, Susan Wojcicki. Babcia Marco wyznała, że ten najprawdopodobniej zmarł w wyniku przedawkowania narkotyków.